Ja tak się zastanawiałem i myślałem, że tak nie można, tak trochę bez przesady. Ale jednak stwierdziłem, że nie będzie. Będzie kolejny. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, tam Sąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. I ja tak się zastanawiałem i myślałem, że tak nie można, tak trochę bez przesady. Ale jednak stwierdziłem, że nie będzie. Będzie kolejny live. Kolejny odcinek to będzie live. Live będzie w piątek, ten najbliższy piąteczek, o godzinie 18. Teraz naprawdę będzie 18, mam taką nadzieję. Live będzie trwać do 2 godzin standardowo i mam nadzieję, że będziecie. Ale kolejny live tu będzie już później, no chyba, że faktycznie przebijecie te w komentarzach i będzie 300 komentarzy, to wtedy faktycznie tak może się wydarzyć. Dobrze, co tu się dzieje? Jakiś kodek ja widzę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co to za kodek? Aha! Przejazd kolejowy. No tak. To może być kolkowa. Tym bardziej, że nam się teraz tutaj trochę po... Dobra, tak czy siak, zacznijmy od tego, że musi być dzień, abym zaczął w ogóle myśleć o tym, o tej części. I tak, dzisiaj zaczniemy sobie robić, ponieważ będzie live niedługo, to dzisiaj nie zajmujemy w ogóle pociągami, na prawie w ogóle, zrobimy tylko jedną rzecz. Natomiast czym się dzisiaj bardziej zajmiemy, a właściwie zajmiemy się tym, nie, bo my nie powiększamy w ogóle miasta. Właśnie, uj, uciekają. Ście to umierają, bym powiedział, niż uciekają. Niby jest dobra dostępność tego dziadostwa, ale nie jest dobrze. Dobra, dajmy tu sobie jeden taki, tu taki jeden. I tu. W dalszym razie. Takie dwa krematoria to powinny mi na pewno trochę już zrobić lepiej. Dobra, zabił się dzień. Więc tak, zaczniemy od czegoś prostszego. A mianowicie, na dzień dzisiejszy zrobimy tylko jedną reformę kolejową. A mianowicie tak, tutaj widzimy, że wszystko ładnie, pięknie działa. Natomiast tutaj się... jakby to skomentować. Tutaj się coś rozwijało. I jest na to tylko jeden sposób, jaki możemy z tym normalnie zrobić. A mianowicie zamkniemy nasze miasto. Zamkniemy nasze miasto od pociągów zewnętrznych. Tak, wiem, to brzmi dosyć brutalnie, ale to jest jedyny patent na dzisiejszy odcinek. W kolejnym to oczywiście zrobimy, żeby to lepiej działało. Poczekaj, bo tutaj... Co nie, bo oni... Oni mają problem z wjazdem. No. To jest ich główny problem. Oni tutaj po prostu wszyscy stoją. No ci to już akurat jadą w większości. Ale tutaj dalej to oni głównie stoją. No trochę się już uspokaja ten ruch. Co nie zmienia faktu, że i tak nie jest najlepiej. A tutaj jest jakiś fikumiku. Czy w ogóle tylko korzysta z tego połączenia? Nie. A może i dobrze. Bo tak, bo tu jest duży ruch, tu jest duży ruch. Tu jest ogólnie bardzo duży ruch. No właśnie. O, co nie? A, tutaj jeszcze jakiś zakręta sobie, robi sobie pewnie kółeczko czy coś, nie wiadomo. A, no tak, bo to przecież niektóre pociągi idące kółka. Dobra, to tak, czy siak. Dziś nie zajmujemy się... Właściwie, dobra, zacznijmy sobie od tej rudy, ponieważ z tego co widzę, to trochę już się skończyły surowce, właściwie się skończyło szkło. Ale akurat szkło to powinno się produkować tutaj. Nie rozumiem trochę tego problemu, bo tutaj przecież jest pełno do produkcji. Może tego, że nie mamy... Mamy skład na plastik, mamy skład na metale. A to potrzebuje jeszcze składu na... No, teraz dojechało akurat, ale przydałby się jeszcze jeden składzik na szkło. No, to my go tutaj wymontujemy. Fabrykę jedną dzisiaj postawimy, tak? Bo akurat mam...
Akurat na dzisiaj to jedną fabrykę faktycznie mam nawet pomysł. A nie, my chyba ją postawiliśmy na live. Ale jeszcze jedną możemy dzisiaj postawić w fabryku, bo jedną na jeden odcinek. To będzie na szkło. Tak, bo tutaj nigdzie nie ma nic na szkło, nie? Jak zaś się okaże, że gdzieś tutaj coś jest na szkło, to będę zły. Nie, nie ma tutaj, to są tylko takie ewentualne. A one to mają po prostu wysoką przestępczość tutaj jest. Akurat z tym to możemy sobie poradzić. No tutaj jest mały postawione. Mały płyt. Może faktycznie nie wydabia trochę. Więc byśmy postawili sobie tu duży budynek. Tak, tu jest dziwna sytuacja. Ale czekaj, z drugiej strony może przez tą dziwną sytuację dałoby się postawić go. Nie, tu nie. Ale tu już bardziej. Ale nie, my go sobie tutaj postawimy. Znaczy, nie w ten sposób, jak tutaj ta droga jest, ale my go tutaj wmontujemy. Dalej, jeszcze raz tą drogę. Oddam na tyle kratek. On tu się już powinien zmieścić. No właśnie. I do tego będzie dojrzeć nasza autostrada. Ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. I dowolna, tak, dowolna. Dobra, no to powinno już tutaj trochę pomóc. Natomiast nie pomożemy, nic nam nie pomoże z tym, że tutaj się skończyły surowce. No bo jak sobie podejdziemy w podgląd surowców, to tylko zostały nam tutaj. No po prostu się wiedzie, też z jakimś czasem kończą. Ty na przykład masz 4 na tydzień jeszcze. Masz jedno, no. To cię już wywalamy. Tak, bo tutaj jest ta kolejka linowa niezła. Nie wiem, czy ktoś z niej korzysta. Tak, tutaj ktoś z niej korzysta, a tutaj? Tu też korzystają. 48 osób, no dobra. A no tak, bo tu przecież nie było żadnego transportu wcześniej. Teraz postawiliśmy tutaj pociągi. I one są uwielbiane. Nie wiem, czy ja już wam to pokazywałem wcześniej. A, jeszcze przyjmuję pociągi zewnętrzne. No to akurat mi się w ogóle nie podoba. No przez to się tu będą jeszcze robić większe kolki. Ja nie mogę. Okej, okay, dobra. Tutaj, tu jedyne miejsce, gdzie dzisiaj coś przyrobimy wcześniej. Lekka przesada, jeżeli chodzi o to, co właśnie teraz pociąg próbuje zrobić. Ale wiecie, puścimy sobie tutaj po prostu przejazd górą. Nie. No tak, to wywalmy. I ten pociąg po prostu będzie sobie przejeżdżać tutaj górą. Nie będzie sobie gdzieś lądować. I nie, czekaj, nie. I stąd. Dobra. Trochę przechodziłem. Stąd, czekaj, to sobie zakręcimy. Tu później będzie to jakoś sobie tam wylądować. A stąd. Czekaj. No ja wiem doskonale, że się da to zrobić, tylko. Tylko, że mi się nie chce kurde to zrobić. Właśnie nie chcę takiego dużego tego wyjazdu. No ja widzę, że tutaj chyba inaczej. Chyba tego inaczej nie zrobimy, tak nie zrobimy takiego dużego. Ale tutaj już powinno nam dobrze jechać. Dobra. No to w ten sposób, jak zrobimy to, pociąg będzie tutaj lepiej jeździć. Natomiast mamy nasz już linijny pociąg. No i on właśnie zabiera 180 osób. Co jest dużą ilością, tym bardziej, że to jest 100 ileś osób. I się pociąg zapełni po prostu na fulla. Co oznacza... A, jeszcze jedna rzecz mi bardziej przydaziła. Po wczorajszym odcinku sobie wszedłem w... No i tu oczywiście mam piękne zyski w ogóle. Ale kiedy wszedłem w zakładkę pociągi i zobaczyłem, że pociągi się prawie wypłacają, bo zabierają 26 tysięcy. A komunikacja cała zużywa nam 31... Nie, czekaj, gdzie jest komunikacja? A nie, dobra, komunikacja zużywa 128. No bo to nieważne. Ale 26 tysięcy samych pociągów to jest naprawdę kupa kasy. To jest naprawdę bardzo dużo kupa kasy. Już myślałem, że się pociągi wypłacają. A czy pociągi same z siebie pewnie się wypłacają, ale ponieważ nie ma podglądu tylko na jedną rzecz, no to nie wiemy jak jest. Tak, i ogólnie jest jakaś fala zgonów bardzo duża. Edukacja jest przecież dobra w tym. To ma być. Przecież ja bardzo ostatnio kręciłem z tą edukacją. Wszędzie pełno stawiałem tych szkół. Dziwne. Powiedziałbym, że to jest trochę dziwne. Może podczas tej przebudowy to powinno być więcej szkół. Może tak. Postawmy tutaj jest jeszcze jedną podstawówkę. Tutaj trzeba byłoby dużo postawić podstawy.
tutaj by się przydał zderzacz hardanów i by to pomogło. Tutaj taką jeszcze jedną postawili, no i tutaj też im jeszcze jedną montujemy. Tutaj na przy autostradzie już tu. Już niech mają. Ale ze średnimi, no nawet ze średnimi jest najlepiej. Tak, tam są oczywiście, jest to pozapełniane, tak? Akurat nawet się nie ma co dziwić. No ma, to tutaj jeszcze sobie postawimy coś takiego. Tak, ale tutaj to już widzimy, oczywiście to jest wszystko pełne, za chwilę się będzie wyłączać, ponieważ nie mamy wystarczającej siły przydobowej, ale tym też nie chciałem się zająć. No tutaj chciałem się dzisiaj jedną rzeczą zająć, a tutaj kurde. Dobrze, to dajmy trochę tutaj jeszcze tego, żeby się jakieś tej wykopy już zaczęły dobić. Znaczy dodamy tutaj jakieś kopalnie. I nie, taką dużą tutaj nie wmontujemy przecież. Tu by najchętniej coś takiego wmontował. Tak, nasz budynek główny byśmy przesunęli w bok. Okej, to nie powinien być jakiś duży problem. I to tutaj. Dobra. I oczywiście budynek ma ludzi na wiadomo co. Czyli na zbyt dużą ilość policji. Znaczy, właściwie to zbyt mało. No i z tym akurat nie wiem co zrobić. Czy to kolej też z tego dworca? 17 osób. No pewnie najwięcej. Ile? To rzeczy, ja oczywiście nie wiem, co są światła. Po drugie, co to za droga? Ja chyba o czymś tu zapomniałem. Przecież ja tu mogę im zrobić własne, no bo nieważne. Nieważne. Przechodzimy do tego, czym się chciałem dzisiaj zająć. Nie będę przecież robić teraz jeszcze tutaj im handlu. Tu jest ta droga, ściągnie. Tu jest torowisko, które jest do przebudowy. Nie. A to jest ten łuk. A z łuku ktoś korzysta? Powiedz, że tak. No, ktoś tam na pewno. A tu jeżdżą ścieżkami do pewnie. Dobrze, zobaczmy, czy ten park się wypłaca. Park wypłaca siebie. I ten też powinien wypłacać, ten też wypłaca. Tylko, że ten to akurat jest jeszcze tutaj bardziej budowy, bo tutaj się ciągnie. Dzisiaj będzie ciągnąć, natomiast my się dzisiaj ciągniemy tu. Tak, dokładnie w te miejsce. Podłączenie do tej dzielnicy będzie istnie wspaniałe. Czytaj, póki co go nie mamy. I muszę wymyśleć, jak je zrobić. Tutaj jest piękny węzeł, którego nie chciałbym zaspir papier. Bo naprawdę jest takie nieźle wygląda. Chociaż przejazd prosto taki, jakbym tutaj zabił, byłby naprawdę czymś... co najmniej dobrym. Co najmniej bym się bardzo spodobał. Więc może za chwilę przebudujemy właściwie ten węzeł. I żeby tutaj był jeszcze taki prosty przejazd. Ale zanim to, po prostu włączmy to do działania, czyli zróbmy dowolny tutaj dojazd. Naciskiem na dowolny. Więc... czemu też nie chcę zrobić ładny most? Ile? Czemu? Co, ja muszę go podnieść, czy co? O. No, to jeszcze przejdziesz nawet na... ja, to tutaj na 3. O, taki mostek mi się podoba. Tylko, że ja bym wolał w tej pozycji. Dobra, świetnie. Będziecie mieli przekazy tutaj podłączenie już z jakimiś hangarami czy coś. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, na co my właściwie najbardziej czekamy w tym mieście, to po pierwsze na ulepszenie kolejnego poziomu. Na statki. Statki się przydadzą bardzo, zwłaszcza hub przeładunkowy. Ale najbardziej czekamy na lotnisko towarowe i hub przeładunkowy, towarowy. Ponieważ one nam dosyć mocno pomogą. Tak, stan będzie po prostu prosta droga. Oczywiście tutaj trzeba zrobić jakiś przejazd nad tym, bo jak tego nie zrobimy, tutaj się po prostu będą zabijać. Dobra, no i mamy na razie jakiś już prosty w miarę dojazd do naszej dzielnicy. Naciskiem na w miarę jest. Przecież tutaj jest wjazd, gdzie tu jest, a tu jest zjazd. No właśnie. A tutaj już pociągi stoją. Ktoś idzie do tego konkretnego miejsca, czy po prostu się... oni tu się po prostu trochę zabijają. Dobra, no i tak, żeby tutaj zacząć naszą dzielnicę, to tak, pierwsze zobaczmy, jak jest zrobiona to. Dobra, całkiem nieźle, to tu jest jeszcze powiększmy. Tak, oczywiście to jest wiadomo, że ten kawałek ziemi jest for us, primary, future. Natomiast tak, my ten lasek też sobie skręcimy w tą część, ponieważ tutaj to się będzie wszystko dziać. I musimy najpierw zrobić jakąś
do Dogry. No tak, wiadomo, że do tych naszej ropy będzie specjalna droga. Natomiast droga główna to będzie nic innego jak coś takiego. Już robi noc, więc przyspieszmy czas. I tutaj po prostu się puścimy tuż nad linią brzegową. Taką drogę, przy której oczywiście będą wszystkie składy... No, nie będą przynieść składy. To będzie droga, do której będzie się właśnie wszystko będzie dojeżdżać, po prostu się będzie dalej rozjeżdżać. Dobra. Przez to, że nie widzę już, gdzie właściwie robię cokolwiek, to nie mogę dalej robić. No, i tak nieźle. Mamy już jakiś początek. Dobra. Tutaj będzie dojeżdżać i tutaj będzie dojeżdżać. I teraz. Tak, zacznijmy sobie od budynku głównego. Nazwa dla tej dzielnicy już jest w sumie oczywiście. Proszę bardzo. Mamy budynek główny. Budynek musi być umieszczony przy drodze. Dobra, to mamy budynek główny i mamy... Tam jest oczywiście woda, której tutaj na razie nie ma. Więc my sobie pociągniemy tutaj pod tą drogą jakąś źródło z wodą i ją jakoś podłączmy do reszty miasta. To sobie zrobimy, akurat pociągniemy po prostu, nie wiem. Jeszcze jak to sobie pociągniemy. Dobra, tutaj od tego, pod tą, obok tej autostrady będzie się dociągnąć. Jeszcze na razie pod tym towiskiem. I czekaj, nie, bo to musi być jakimś bokiem wjeżdżać. Okej, dobra, nie jest źle. Natomiast to do prądu, no to akurat będzie większy problem, ponieważ prąd tutaj w ogóle nie ma. W okolicy. No i sobie po prostu pociągniemy na razie tutaj. Tu dotąd i stąd to już będzie się ciągnęło, aż się dociągnie. No w sumie to tutaj już się dociągnie. Okej, dobra. Komunikacja z tamtym miejscem, to będą oczywiście... No zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Możemy puścić nawet kolej jednoszynową do tego miejsca, bo to byłaby w sumie jakaś odmiana. To byłoby naprawdę rzeczywiście jakaś odmiana. Ale wiadomo, że tam będą głównie dojeżdżać pociągi. Kolej jednoszynowa to będzie takie inne po prostu trochę metro dla lepszych. No. Na pewno nie będą tu dojeżdżać raczej Bombaje, bo tego nie przewiduję po prostu. Dobrze, to tak, tam już rozpoczęte. Zacznijmy wydobywanie sobie naszego towaru. Czytaj. Musimy zrobić tutaj to. I teraz, jeżeli jest kompletna ciemność, to ja tutaj nic. Więc zamiast zrobienia tego, bo po prostu nic nie widzimy. Tak, to ma jaką pojemność? 50 tysięcy, a to ma 60 tysięcy, nie? No, dobrze pamiętałem. No tak, zacznijmy sobie od stawienia magazynu. Tak. Jakby coś, ta autostrada to jest chwilowa, tak? To jest nie tam przebudowane w jakimś czasie. Tak, to jest całkiem niezły początek. I drugi taki samolot wstawić, po drugiej jest niewłaściwy. Dobra. Tak, ten budynek w ogóle fajnie wygląda na początku już. I dalej jakieś budynki, z których zaczną się powoli jakieś zyski. Czyli oczywiście plastik. No i jakaś tam ropa. Ropę możemy zacząć od razu robić, no bo do niej nie musimy nic po prostu zakręcić. Więc tu macie ropę, a tu będzie plastik. Później te budynki się poprzestawia. No. To ta powinno już tutaj działać. W ogóle czy nasza ta... Czekaj. To działa. Fabryka ubrań już działa świetnie. I fabryka żywności też już zaczęła działać. To świetnie, bo mamy z nich zyski. One nie działały, ponieważ nie mógł się zapełnić papier. Ale już teraz się może. Okej, robi się już znowu dzień. Świetnie. Natomiast ja mam pytanie, jaką my fabrykę dzisiaj postawimy? Mamy taką prostą jak fabryka wyrobów plastikowych, ale to nie. Chociaż w sumie tutaj by nie była taka zła. Fabryka zabawek. To jest coś, co bardziej by mnie zainteresowało. Zaczynając od tego... Zwolnijmy czas. Czemu ty nie masz wody? I ty tutaj też magazyny. Tutaj ci postawiłem przed chwilą. Ema, to całkiem nieźle. Gdzie jest ten nasz las? Las jest tutaj. I tak, my postawiliśmy tutaj jedną fabrykę. Fabrykę mebli w ostatnim odcinku. Więc jak postawimy tutaj jeszcze fabrykę zabawek, oczywiście jest daleko od miasta, żeby nie było, to powinno być całkiem nieźle. Dobra, ona potrzebuje jeszcze plastiku, czyli musimy postawić magazyn.
razem z oni. Tutaj. Teraz nie chcę tutaj się wpakować nigdzie. Tu trzeba go zmieścić, normalnie chciałbym. To ciebie trzeba przesunąć jeszcze tak o tyle. I nasz magazyn tutaj wejdzie. Dobra, i ty jesteś na plastik. Plastik, dobra, świetnie. No i w teorii w takim kółeczku zagłady powinno to działać całkiem nieźle. Tak, a tu poza tym tą drogę to nawet można... Po pierwsze światła won. Po drugie tutaj to nawet można postawić autostradę na tym ich wyjeździe. Będzie może szybciej to wjeżdżać. Też wątpię, ale no no. Jakby coś. Jeżdżą niektóre samochody tutaj. Myślę, że skręcają tutaj od razu. A, bo jeden do tego, no tak. To jest przez dworzec. A z dworca to oni wszędzie jeżdżą. O, o, jakaś duża ciężarówka. Nie, ale no nie powiecie mi chyba, że ten tutaj taki... Sprawda, niektóre tutaj wracają i dają jakieś inne fikumiku, ale tego akurat nie podzielam. Dobrze, no to wracając do meritum i nie mam na myśli budowy mieszkańców teraz. Tym się kompletnie zajmujemy. No ma jeszcze jedną rzecz, jeszcze ostatnią rzecz, którą tutaj chciałbym postawić, to jest rzeczywiście śmieci. Ponieważ śmieci tutaj nie ma nigdzie w okolicy. Bo tylko trochę lasku, to można wstawić go gdzieś w lesie. Żeby po prostu tutaj jakoś było to robione. To jest super, jest właściwie przetwórnia drewna. Tak obok szkoły. No to nie jest tak źle. Myślałem, że są gorsze rzeczy się dzieją. Tak, tu można zmienić w sumie kierunki. Będzie to lepiej trochę wyglądać. O, tutaj też. No. Coraz lepiej. Coraz to naprawdę lepiej wygląda. Tak, to jest jeszcze ten fajny przejazd kolejowy taki pod ziemią. Gdzieś go pokażę wam od dołu. Dobrze, wracając... Czekaj, czy ta wyspa jest nasza? O kurczę. Ta wyspa jest nasza. Ej, to ja tu zrobię naprawdę jakąś fajną miejscóweczkę tam na tej wyspie. Wracając do meritum, przydałoby się, aby to zaczęło w końcu działać. Ponieważ ty potrzebujesz ropy. A ropa to tylko tutaj można jechać w ten sposób. Z importu. No, w ogóle tutaj jest trochę niezły ruch. Jak na takie tylko importowane rzeczy. Więc zacznijmy od wydobywania. A do wydobywania właśnie było potrzebne nam ten nabrzeże, którego nie zrobiliśmy. Dobra, daj mi tą siatkę. Albo w sumie możemy zrobić takie nabrzeże. Bez tej siatki. Nie. No i tu się niczego nie bili. Czekaj. Kurde, czy to mi gdziekolwiek pozwoli to zrobić jakieś te nabrzeże? O, tutaj idzie. Dobra, tutaj dalej idzie. Okej, dobra. Tutaj całkiem nieźle to poszło. A tutaj dalej to nie wiem, dokąd to się ciągnie właściwie ta topa. Czekaj, pokaż mi. No, akurat jest idealnie, już całkiem nieźle. I tak, z tymi poza granicami miasta to ja nie wiem, co my właściwie możemy zrobić. Bo to się powinno wtedy też nie dostosować do tego, żeby nie było poza granicami miasta. O, właśnie o tym mówię. Ale no dobra, już niech będzie. Proszę bardzo, zaczynamy nasze wydobywanko tutaj. I tak, tutaj musimy dostawić je jak najbliżej, ponieważ one będą zupełnie z innych miejsc wydobywać to. Okej, dobra, już się zaczyna się fajnie. Okej, tego ostatniego nie mieliśmy nie stawiać. Tak, bo tu się nam kończy nasz wał. Świetnie. I teraz tak, do tych musimy zwrócić. Oczywiście zrobić jakiś dojazd. Nie siatką, a tym. No tak. Najbliżej drogę możemy postawić w ten sposób. Zaiście. O, jak to ładnie wygląda. I dotąd sobie dojedziesz. Na razie z drogą. Drogę sobie jeszcze puścimy na mniej więcej gdzieś tak dotąd. I będzie tutaj druga droga. Tuż obok już mniej więcej. Tak, bo tu w ogóle jeszcze bataki trzeba ustawiać. Jakie mamy budynki od tego w ogóle przemysłu? Mamy takie bataki. A, one są takie długie. Okej, dobra. I mamy jeszcze takie budynki. Bo reszta ty naprawcze. I to właściwie tyle. Z takich specyficznych tych budynków dla tego. No dobra, no to niech będzie. To, drugi...
Bo my musimy tutaj wszystko zmieścić chciałbym. A tu się wszystko ma nie ciągnąć od tej właśnie strony Europy. Tamta droga ma być niezależna. Taki był mój przynajmniej zamiar. Tu sobie zrobimy dwa odcinki właśnie odstępu od tego. I wyrównamy sobie tutaj teren. Żeby to mi tak dziwnie nie wyglądało. Bo to mi się nie podoba. Więc tak. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Czekaj, tutaj jest od tego. Ciach. Okej, dobra, dobra, całkiem nieźle, teraz lepiej. Stąd tutaj jeszcze. Stąd. I tutaj dotąd na razie, bo tam dalej nie wiem co jeszcze zrobimy. Dobrze, teraz powinno już to całkiem lepiej wyglądać. I stąd możemy sobie spokojnie pociągnąć naszą drogę. Ja ci dam. I tu sobie zrobimy na razie podłączenia. Na końcu. Dobra, co do wody. Wodę wam tutaj dociągniemy pod tą drogą będzie woda. No bo ona po prostu będzie już tutaj zapewniać wszystkiemu od razu. I proszę bardzo, wodę macie. Natomiast budynki typu to chciałem właśnie poustawiać w tym rejonie. I tak, zanim to postawimy, to tak, tu jest nasza autostrada. I tu będzie autostrada wjazdowa. Czyli w sensie stwierdzimy po prostu taki rozjazd. Nie, wyłącz siatki. I tu po prostu będzie jedna część skręcać w tą stronę. Chwilowo. No tutaj tak będzie już podwójna. Będą mogli się tam wymienić ewentualnie. Natomiast druga, wyjazdowa, ona też tutaj musi zaistnieć. Będzie już tak o tutaj postawiona. Ciach, ciach, ciach. No i całkiem to ciekawie wygląda. Mieliśmy tutaj postawić dalej tą drogę. Potem tutaj postawimy sobie dalej. A to oni tutaj zaraz... O właśnie, ciężarówki już powinny wyjeżdżać. Te pojechały na eksport, ale no. No cóż. Prawda? I tutaj... Tu się to będzie ładnie dalej ciągnąć. No to tak, tu nasza ładnie ta flota wygląda. Tu nie będę kłamać, że nie. Ładnie wygląda ta nasza flota. Ciągnąca. My postawilibyśmy sobie tutaj jeszcze taką jedną. Bo one się bardzo mi podobają. Jakby ktoś tego nie zauważył, tak? 112 ładunek. 45 tysięcy. Na koniec dużo kosztują, tak? No. No niestety. Ale zyski na pewno powielają. Wymagany brzeg. O, no to nieźle. To ja mam już odcinek na kolejny odcinek, a mianowicie port. Po prostu wielki port. Tak, 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 tak. I nowy kawałek ziemi. Chwila, nowy kawałek ziemi. Do you mean that we buy new kawałek ziemi? This? O kurczę. Mamy podłączenie tutaj z autostradą. Tam autostradę trzeba nie przebudować. W ogóle jest fajna ta droga, tak? W sensie to jest fajny kanał to z wodą. Ale to naprawdę, naprawdę teraz to nam otworzyło nowe horyzonty dla tej części. No tak, stąd sobie pociągnijmy ten nasz kanał najdalej jak możemy. Znaczy po skosie. Okej, dobra. Dobra, no i tak, tu sobie oczywiście wydłużamy ten teren. Na coś takiego, żeby to po prostu było głęboko, a nie tak jak tutaj w niektórych miejscach, że po prostu nawet dało się wypłynąć. To ma być widoczne, że tutaj coś się wydobywa. A właściwie to nawet nie coś, a dosyć duże coś. Więc proszę bardzo. Tam dalej to na razie już może być jak jest. W ogóle ten kolor piasku też mi się bardzo podoba. Akurat do tego rejonu to akurat idealna rzecz, jaką moglibyśmy właśnie tutaj mieć. Dobra, i tutaj sobie jeszcze tam skręci w bok po prostu. I tutaj też sobie wyrównajmy to. Natomiast tutaj ten by się przydało też wyrównać, żeby to po prostu na ten samym poziomie po prostu ściągnął ten nasz wał. Oj, tak. A nie inaczej. Dobra, dobra, dobra.
I gdzieś tu będzie się tam dalej skręcać, ale to będzie już później. Natomiast stąd, tak, wy nie macie cały czas prądu, ale działacie. Ale działają. Więc nie mają co mówić. Jakby nie działały, to bym coś zauważył. Ich piski. Dobra, dotąd na razie możemy sobie spokojnie pociągnąć. Z tym, że teraz możemy sobie nawet w nocy, a więc trochę to lepiej wygląda, jeszcze powyrównywać to, dokąd to mamy, żeby to ładnie wyglądało. Ciach, ciach, ciach. No i tu się gdzieś to kończy, więc tu na razie sobie zakończymy to w ten sposób. A, i od tego miejsca po prostu będzie sobie skręcać to. No to. No co najmniej pod takim kątem. A nie, to nawet pod mniejszym nie skręcać. No to nie jest aż tak źle. Dobra, no i tak, tutaj tą drogę na razie usuniemy sobie. Natomiast postawmy sobie ten budynek w końcu. Tu, gdzie jest jego miejsce, czyli tu. A, ja teraz wymyśliłem. Pyt-pyty, tak, dokładnie, a mi znasz pyt-pyty. Bym normalnie tutaj... Można byłoby wstawić je tutaj w to miejsce, bo one są przecież takie... Na ile to jest klatek? Przepraszam bardzo. Na 4, no dobra, to nie wstawimy tego. Ale wiemy mniej więcej, o co chodzi. Dobra, bo na górze wtedy byłyby tylko magazyny. Jakieś fabryki. Dobra, no to na rafinerii będą na dole po prostu, jak widzisz. No, to tu sobie postawmy jakieś miejsce, gdzie będziecie mogli faktycznie ludzie nocować. To się też przydaje. A w miejscach, gdzie faktycznie jest mało miejsca, będziemy sobie stawiać tutaj to. I na górze faktycznie będzie to, co chciałem, czyli tylko już postprodukcja. To zrozumiało bardzo jak z filmów. No, ale no, nie będzie. I tutaj te nasze magazyny powinny całkiem nieźle funkcjonować. No i tak, całkiem ładnie to już zaczyna wyglądać. Teraz minuta na odcinku. 31. Ty, jaki ja jestem dobrze wymierzony. A, bo tutaj tak, tutaj nie możemy znowu postawić tego. Musiałem już trochę dalej, ponieważ... No właśnie. No właśnie, wiemy, o co chodzi. A nie, mogę postawić tutaj, tylko to trzeba zrobić na sposób. Dobra, zróbmy ten na sposób i będziemy kończyć odcinek. A mianowicie, na sposób to się robi dosyć prosty sposób. Na sposób to się robi dosyć prosty sposób. A mianowicie, robić górkę. Którą zaraz oczywiście usuniemy, tak? Żeby nie było. Zrobi się tam od niej tsunami. I przez tą górkę będzie to musiało się postawić w innej lokalizacji. Ale na to trzeba niestety też chwilę poczekać. W międzyczasie postawmy tutaj standardowe służby, jakie będą tutaj ratować naszych ludzi. Coś nasz przemysł. Czyli po pierwsze, fire station. O, akurat ładnie uchwycić. Cały obszar tutaj jest zalesiony. Dalej. Normalny taki fire na kołach. Tak, chyba nie podłączymy dzisiaj. Nie podłączymy dzisiaj tego. Autostrad podłączę może pomiędzy odcinkami w sumie. To nie byłby aż taki zły pomysł. Dobra. I jakieś. Nie, edukacja w sumie nie zaczyna. Jakiś mały taki ten mogę tutaj wam montować. O, natomiast tutaj będzie krematorium. To nie powinno wam przeszkadzać. I jeszcze z tego typu budynków tu będą śmieci wymożone. Chcecie, żebyście po prostu mieli tutaj wszystko w jednym. Nie musieli jakby coś niepotrzebnie wykorzystywać. Jakiś połączeń. Tak, tu będzie też wyjazd płatny do tej części miasta, ale na razie tego nie będziemy po prostu jeszcze montowego nie miał zbyt wiele. Jak? Chociaż w sumie nie jest aż takie trudne, więc na podamki. Nie. Na razie to będzie takie proste po prostu. Dobra. I tutaj przekierujmy tą drogę. Dobra. Stąd. Czekaj, może stąd. I stąd tu. No i oczywiście, żeby nie było. Money for me. Ja ci dam.
Ile ty oczekujesz od niego? Akurat woda to jest gdzieś tu niedaleko. W sensie tego przemysłu ci pociągniemy. A potem to już nie ma dość postawić tutaj po prostu wiatrak. Bo to jest i tak chwilowa miejscówka, więc nie chcę się ciągnąć nawet jakichś większych tej rzeczy. Arsenał, dobra, myślę, że już może się dać postawić. O, widzicie? Widzicie. Aktywa morskie, dostałem trofeum. No dobra. A, za postawienie takich pewnie jest 5. Postawiłem 5 właściwie. A, tu jeszcze jedną tą górkę trzeba po prostu przyciągnąć. A po prostu tutaj zrobić. Tu możemy już wyrównać właściwie to. O. W ogóle sobie obejrzyjmy, jak to wygląda, bo tak. No z tego co kojarzę, jak będę próbować na to wejść, to ja po prostu wszystko przelecę, no właśnie. Ale możemy sobie obejrzeć z tej perspektywy, no bo z lotu ptaka. Wejdzie. Jest tak. Tak, ptak, ptak, pies. Małpa. Tak, świetnie. No, no to zobaczmy sobie to z lotu ptaka. Okej. Na pewno się to było ja. Nie widzę tu zbyt dużo ludzi. To też jest racja. Akurat nigdy nie wiem na platformie lotniczej, więc nie wiem ile potrzebuje być ludzi. Mam jakieś... tak. Jakieś takie dwa. A i się kręci. No, z daleka to na ptoty wygląda bardzo szczegółowo. Jak się wejdzie oczywiście jest gorzej, ale nie jest źle. I jest na każde lądowisko dla helikoptera. I tak, to jest najciekawsze, że jest na każde lądowisko helikoptera. Jest nawet pokazane, że helikoptery faktycznie tutaj latają, ale nigdy tego nie widziałem. Ale będę z wami szczery, nigdy nie widziałem, żeby właśnie helikopter tutaj poleciał. Okej, tu widzę. Nie to. Tutaj. Że właśnie trzeba przeciągnąć droga. I prosto, proszę. Dotąd. A nie, bo tu jest... tu jest ten problem. No to tak, sobie dajemy to odtąd. I tak, tutaj jest ta miejscówka. To dwie przed. Raz, dwa. I tutaj po prostu to zakręci. No, nie powinno wtedy wyglądać źle. Tu tak samo. Dwie przed. Tutaj akurat będzie już zginiał, chyba co ciebie wystarczy. Dobra, no i tu jest taki właśnie. Właśnie, czy tutaj jest w ogóle wyrównany ten teren? Czyli trzeba to wyrównać. Czyli trzeba to wydłużyć i postawić jeszcze raz. No dobra. A, kończymy w ogóle odcinek za chwilę. Tylko poczekajmy, aż się zrobi jeszcze raz dzień, bo chciałem tutaj wyciągnąć jakąkolwiek na razie komunikację po prostu. No tak, bez żadnej komunikacji tutaj to trochę nuda. Dobra. I tutaj... standardowo, a bo ja czekam, aż żeby postawić tam jeszcze jeden ten pływający nasz okręt. No tak, to tutaj postawimy ten pływający okręt. I tu będzie już normalnie. Usuńmy naszą, to. Żeby to ładnie wyglądało. Niski poziom zadowolenia. Znaczy nie wiem, czemu mieszkańcy nie są zadowoleni. Macie do pracy i tyle. Może im się to nie podobać, ale no trudno. No i tu będzie się ciągnąć właśnie droga non-stop z tą drogą. O, ładnie to wygląda. No naprawdę powiem wam, że dzisiaj zaczęliśmy sobie dopiero ten przemysł, tutaj ropowy. Ale on tutaj będzie naprawdę, pomijając, że wielkie zyski, on będzie tu naprawdę ładnie wyglądać na do miasta. Tu i tu sobie jeszcze zakręcimy. Dobra, i ciągniemy sobie tam wodę. A tutaj. No tu i czekaj, tu wyłączmy sobie siatkę. Wyłączmy sobie to. Ciach. Okej, to trzeba wywalić. Tu. I tu. I stąd będzie się dalej po prostu to ciągnąć. Na razie dotąd. Ta na górze będzie się tutaj też ciągnąć, tak nie na tej, obok tej drogi. I właśnie, bo my tutaj tego nie zrobiliśmy. Co jakiś czas musi być oczywiście połączenie jednego z drugim. Więc teraz to zrobimy. Więc teraz zacznijmy oczywiście od postawienia padu jeszcze naszych
budynków, czyli tego. A tam, gdzie nie możemy postawić tego, no to będziemy stawiać olej. Olej, olej, olej. Dobra, tutaj sobie zostawimy miejsce. Tu sobie zostawimy miejsce na co? 100 punktów do tej osoby, która stwierdziła, że na co? Ciach. Proszę bardzo. I tutaj będzie wyjazd. Tak, tutaj właśnie był mój pomysł, żeby zrobić wyjazd. A mianowicie tutaj. Proszę bardzo. Tak, to sobie zrobimy takie domki, słuchajcie. Ciach. I ciach. Nie, to będzie oczywiście przeciwny. I stąd będzie wyjazd. Tak? Na mniej więcej. Dobra, to tu może jednak przesuniemy tam pocztę na bok. On będzie zbyt już dziwnie wyglądać. Co to w ogóle było? I stąd będziecie mieli wjazd. Okej, dobra. No to macie wyjazdy, tutaj jakby coś. Nasze ciężarówki mogą się już kręcić. Tu damy wam oczywiście jeszcze takie coś. O! Dobra. I tu był pomysł, żeby zrobić coś takiego. Tylko tak, trzeba to wyburzyć, to postawić i wtedy tu zrobić to jeszcze raz. No, może być nawet takie bardziej wykrzywione, to tutaj to zrobimy też takie bardziej wykrzywione. Nie to. To i tutaj zmień kierunki. Tu. Dobra. No, sądzę, że całkiem to ładnie wygląda. Tutaj się zaczynają już robić budynki jakieś, ropa, tak dalej. Tu sobie postawmy na nasz plastik. Wiadomo, że plastik jest najbardziej zyskowym w tej właśnie rzeczą. W tejże części oczywiście przemysłu. I co jakiś czas po prostu na górze będą jakieś bataki i tego typu rzeczy. I na koniec dzisiejszego odcinka, żeby nie było, że zapomniałem, stawiamy tutaj dworzec. I mam akurat obok linię kolejową. Oczywiście, że nie tutaj widziałem. I do niej się po prostu podłączymy. Okej. Tak, ładnie obok tego przeszło. Teraz tutaj trzeba tak. Tu sobie tak wykręcimy. I tu sobie to wjedzie w to. Czekaj. Dobra, wyłączyliśmy i włączmy, aby po prostu dojeżdżały jakieś pociągi. Gdzie jest nasz dworzec główny? Tak, dworzec główny. W końcu do dworca głównego coś będzie dojeżdżać. No, tego nawet nie da się. No cóż. A, bo tutaj nie było jeszcze żadnych linii przez tą główną linią, no tak. I tutaj się podłączymy. No. Dobrze, to tak, na zagadku jest tęga godzina. Przypominam, live będzie około godziny 18 w piątek. Mam nadzieję, że będziecie na nim oczywiście. Tak, tutaj sobie nad tym wszystko pracujemy, na pewno dodam, bo oczywiście głównie też będziemy pracować nad tym, co jest ważne w naszej dzielnicy, co się w naszym tutaj mieście. Czyli głównie to będzie przebudowa kolejowa. Przy okazji się dowiecie może, jak to powinno wyglądać normalnie. Dzięki temu. Okej, dobra, tu. Dobra. I tutaj się to będzie ciągnąć tą drogą. Dalej. Jak się tutaj ciągnie ten nasza ropa. Czyli gdzieś dotąd. Prawda? Dobra. I jeden test zrobię na koniec. Tak, mi się wydaje, że jest dzień, natomiast pewnie mamy noc. Czy jeżeli... O, tutaj mogę to po prostu przyciąć. Bo tutaj jest dużo niewykorzystane. Tutaj jest... No. Czyli jeżeli tak to jest to skrót, to... Znaczy ja tutaj mogę postawić jeszcze normalnie jeszcze jeden ten ropodajnik. Nie, on pragnie być... On pragnie nawet jakoś wykrzywia się. O, jest! Wiedziałem, że gdzieś jeszcze da się dostawić. Był. Dała. A tutaj ostatni sobie postawimy taki. Proszę bardzo. On chyba się nawet podłączył. No akurat nie wiem, to mogę jeszcze dotrzymać tutaj drogę. To nie jest jakiś duży kawałek drogi. I tyle. Wyłączmy siatkę. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał.
Jeżeli tak, zostaw to górę. Jeżeli jest tutaj nowym odcinkiem, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dobra. Dajmy sobie to. Tutaj niekoniecznie. Tu będą jeszcze sobie dane, czekaj. Nasz warsztat. I tutaj by też wszedł warsztat. Tylko ma ludzi na wodę, więc mu dajmy... Dajmy mu tutaj nabrzeże. Okej, dajmy podnieść teren. Podnieść tutaj teren. I dajmy na budynek, gdy ty chcesz go... Jak ja chcę postawić ten budynek, to zrobię. No, proszę bardzo. Dobrze. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No, mamy tutaj ropę. Nie da się tego powiedzieć, że nie. Już jest na 3 gwiazdki, czyli... Zarabia już 31 tysięcy! I dopiero to, co postawiliśmy. O mój Boże. Najwięcej zarabiam z nafty. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Widzimy się na live. Cześć!